Cześć, Paweł Duda z tej strony. Witaj w dziale nagrań filmów z cyklu Tworzenie nowych wpisów. Dzisiaj chciałbym Ci dokładniej, bliżej pokazać, jak tworzyć kategorie i podkategorie na swoim blogu i jak dodać je do osobnego menu, tak aby można było je wyświetlić w widżecie własne menu. I właśnie chciałbym teraz pokazać Ci, jak tego dokonać. Dzisiaj wyjątkowo nie będę mówił o blogu pracabezszefa.pl, ponieważ chciałem Ci dobrze pokazać, jak tworzy się kategorie i tworzy nowe menu na innym blogu, na blogu karmelkowypiecyk.pl, którego jestem administratorem. Dlatego muszę zalogować się do tego bloga. Jest to blog o inspiracjach, o domowych przepisach, o miłości, o szarym codziennym życiu. Dlatego dodamy tutaj teraz kilka przykładowych kategorii do naszego bloga. Dlatego koniecznie musimy zalogować się do kokpitu. Do adresu naszej domeny dajemy ukośnik wp-admin. Tak samo robisz ze swoim blogiem, tak samo robiłem z blogiem pracabezszefa.pl. I oczywiście logujemy się do kokpitu naszego karmelkowego piecyka. Podajesz swój login i hasło oczywiście i logujesz się do kokpitu. Otworzę jeszcze raz mój blog w nowej karcie, tak aby Ci pokazać, jak on wygląda. Jak widzisz, mam tutaj raz, dwa, trzy wpisy. Pierwszy wpis o szczęśliwym związku na odległość, drugi wpis o oszczędzaniu pieniędzy, a trzeci o malarstwie amatorskim. Dlatego pokażę Ci, jak wyglądają te moje wpisy. Pamiętasz, jak tworzyłem pierwszy wpis na blogu pracabezszefa.pl? I widzisz, na Twoim blogu będzie tutaj również wszystko wyglądało identycznie. Zedytujmy sobie pierwszy lepszy wpis, malarstwo amatorskie czy profesjonalne, nietypowy prezent dla chłopaka. Widzisz, mamy tutaj podgląd wizualny, podgląd tekstowy i tutaj, jak widzisz, mamy tylko jedną kategorię, kategorię dom. Dlatego musimy teraz stworzyć kilkanaście kategorii przykładowych do naszego bloga. To musisz stworzyć oczywiście kategorie, które będą odpowiadały Twojej niszy. Dlatego wchodzimy we wpisy, kategorie i tutaj, jak widzisz, świeżo po zainstalowaniu WordPressa, Twoja pierwsza kategoria zapewne będzie się nazywała bez kategorii i będziesz musiał ją tutaj zedytować. Właśnie w tym miejscu musisz wpisać nazwę swojej pierwszej kategorii i ja tutaj wpisałem pierwszą kategorię dom. Zaktualizujmy jeszcze raz tą pierwszą kategorię naszego bloga. Pokażę Ci teraz, jak zrobić podkategorię do kategorii dom, na przykład domowe oszczędności. Uproszczona nazwa domowe oszczędności. I rodzic, tutaj bardzo ważne, jeżeli chcesz tworzyć kategorię, to rodzic brak. A jeżeli chcesz stworzyć podkategorię, to tutaj właśnie z tego dzióbka wybierasz sobie, przyporządkowujesz sobie kategorię. Kategorią główną będzie dom, a podkategorią będzie domowe oszczędności. I opis, tak samo, domowe oszczędności. Przyjeżdżamy w dół i klikamy dodaj nową kategorię. Jak widzisz, mamy tutaj już dwie kategorie, kategorię główną dom. I widzisz, tutaj jest minus domowe oszczędności. Jest to podkategoria. Dodajmy sobie jeszcze kilka przykładowych kategorii i podkategorii. Zróbmy teraz kategorię kuchnia. Uproszczona nazwa kuchnia. I chcemy, aby to była kategoria główna, a więc brak. Uproszczona nazwa kuchnia. Dodajemy nową kategorię. Widzisz, mamy kolejną kategorię w naszym kokpicie. I dajemy podkategorię do kategorii kuchnia, czyli na przykład ciasta. Uproszczona nazwa, tak samo. I rodzic, wybieramy tutaj główną kategorię kuchnia. Za chwilę będziesz wiedział, jak to wygląda. I widzisz, mamy kolejną kategorię. Kategoria główna jest kuchnia i minus ciasta, czyli podkategoria. Dodajmy jeszcze dwie kategorie. Kategoria główna, hobby, rodziców brak, opis, hobby. Dodajemy nową kategorię. I teraz, jakie hobby może być? Na przykład malarstwo. Uproszczona nazwa, malarstwo i rodzic hobby i opis malarstwo. Dodajemy jeszcze jedną kategorię i widzisz, mamy kolejną kategorię główną hobby i podkategorię malarstwo. Dodajmy jeszcze jedną kategorię, kategorię miłość. Uproszczona nazwa miłość, rodzic brak, opis miłość. Dodajemy nową kategorię i dodajmy podkategorię związki na odległość. Uproszczona nazwa, rodzic, oczywiście miłość. Dodajemy nową podkategorię tak naprawdę i w tym momencie musimy przejść do naszych wpisów i zedytujmy pierwszy przykładowy wpis. Zobaczmy, czy mamy już widoczne możliwości przyporządkowania naszych wpisów do określonych kategorii. Widzisz? I masz tutaj domyślną kategorię, która była na samym początku tworzenia
naszego bloga kategorię dom, dlatego odznaczamy ją i patrzymy, co jest tematem naszego wpisu, malarstwo amatorskie czy profesjonalne. Czyli oczywiście możemy zaliczyć ten wpis do kategorii hobby i do kategorii malarstwo. Zaktualizujemy ten wpis i w tym momencie, jak widzisz, mamy już zaktualizowany pierwszy wpis. Przejdźmy teraz i zaktualizujemy drugi nasz wpis, który został dodany i który został przyporządkowany do domyślnej kategorii dom. Przeczytajmy temat naszego wpisu. 6 sekretów, jak oszczędzać pieniądze każdego dnia. Jak widzisz, mamy tutaj kategorię dom i domowe oszczędności. I możemy ponownie zaktualizować nasz wpis. I przejdźmy jeszcze raz do wszystkich wpisów. Zedytujmy nasz kolejny wpis, który, jak widzisz, został przyporządkowany do niewłaściwej kategorii, do kategorii domyślnej dom. Dlatego musimy zedytować nasz wpis. Patrzymy, co jest tematem naszego wpisu. Jak dbać o szczęśliwy związek na odległość. I klikamy tutaj dwie nasze kategorie, związki na odległość i miłość. Odznaczamy kategorię dom, ponieważ nie jest ona tematem naszego wpisu. Zaktualizujemy nasz wpis i w tym momencie zaktualizowaliśmy nasze wpisy. Zobacz, czy coś tu się wyświetli, czy kategorie wyświetlają się na naszym blogu w chwili obecnej. Niestety nie, dlatego musimy dodać nasze kategorie do oczywiście widgetu. Dlatego klikamy w wygląd i widgety. I zobacz, mamy tutaj już dodane przykładowe widgety, widget najnowsze wpisy, widget najnowsze komentarze i widget chmurka tagów. W zależności od motywu, jaki wybierzesz sobie dla swojego bloga, będziesz miał tutaj różne nazwy twoich sidebarów, czyli miejsc, w których znajdują się twoje treści na blogu. I zobacz, primary sidebar zawiera widgety takie jak najnowsze wpisy, najnowsze komentarze i chmurka tagów. I zobaczmy, gdzie są tutaj na moim blogu najnowsze wpisy. Widzisz, po lewej stronie mamy właśnie te widgety, widget najnowsze wpisy, widget najnowsze komentarze i widget tagi. Widzisz, właśnie jest to ten widget. I jak się okazuje, primary sidebar jest to właśnie lewa kolumna. W zależności od motywu, nazwy tego sidebaru po prostu będą różne, dlatego musisz sam potestować na swoim motywie, jak to wszystko wygląda, a wszystko jest podobnie. I zobacz, secondary sidebar i mamy tutaj statystyki i naszego Facebooka, kod naszego Facebooka i zobacz, gdzie go mamy. I zobacz, mamy go po prawej stronie, czyli statystyki, dwie osoby online, ponieważ jest to świeży blog i mamy widget Facebooka na naszym blogu i jest on po prawej stronie. Aby móc dodać nasze menu do naszego bloga, musimy oczywiście znaleźć widget własne menu i lewym przyciskiem myszy przeciągnąć sobie wybrany przez nas sidebar. Ja bym chciał, aby widget z moim menu znajdował się po prawej stronie. Pamiętasz? Możemy tutaj napisać własne menu i widzisz, mamy tutaj do wyboru tylko strony, czyli zobacz, strony są to strona główna o blogu, o nas zapytaj. A my chcemy, aby na naszym blogu wyświetliły się kategorie. Dlatego co musimy zrobić? Musimy oczywiście stworzyć jeszcze jedno menu. Widzisz? Musimy stworzyć menu z kategoriami. Zapiszmy. I zobacz, że w tej chwili będą wyświetlały nam się po prawej stronie strony naszego bloga. Czyli tak jak wspomniałem, strona główna o blogu, o nas i zapytaj. Dlatego musimy to zmienić, aby właśnie w tym miejscu wyświetlały się kategorie, które przed chwilą utworzyliśmy. I co musimy wtedy zrobić? Musimy wejść w wygląd i w menu i dodać tutaj tym plusikiem nowe menu. Menu, które będzie się nazywało właśnie kategorie. I tworzymy nowe menu. I widzisz, menu z kategoriami zostało utworzone. I teraz co musimy zrobić? Musimy znaleźć kategorię. Zobacz, tutaj mamy wszystkie strony naszego bloga. Zapytaj o blogu o nas. A tutaj mamy kategorie najczęściej używane i zobacz wszystkie. Dlatego zaznaczamy zobacz wszystkie. I w tym momencie zaznaczamy nasze wszystkie kategorie, ponieważ chcemy je dodać do naszego bloga. I klikamy dodaj do menu. I widzisz, w tym momencie wszystkie nasze kategorie zostały dodane do naszego bloga. I teraz zobacz, pamiętasz, jak robiliśmy wcześniej? Dom jest kategorią główną, hobby jest kategorią główną, kuchnia jest kategorią główną i miłość jest kategorią główną. I teraz ten pasek, widzisz, możemy przesuwać.
Jeżeli on jest jak najbliżej lewej strony, jest to kategoria główna. Jeżeli chcemy zaś zrobić podkategorię, klikamy lewym przyciskiem myszy i wysuwamy leciutko naszą podkategorię. Tak samo z podkategorią robimy malarstwo i z kategorią ciasta i z kategorią związki na odległość. Te wysunięte są to podkategorie. Zapiszmy teraz nasze menu i pamiętasz, musimy teraz przejść do widgetu i musimy zobaczyć, czy mamy we własnym menu rozwijane menu. Widzisz? Pojawiło się menu z kategoriami. Dlatego zaznaczamy teraz kategorię i klikamy zapisz. I zobacz, co się stanie po odświeżeniu bloga. Po odświeżeniu bloga we własnym menu powinny pojawić się kategorie i podkategorie, jakie przed chwilą stworzyliśmy. Widzisz? W tym momencie stworzyliśmy kategorie i podkategorie do Twojego bloga i zobacz, że w kategorię malarstwo będziesz miał przyporządkowany tylko jeden wpis. W kategoria związki na odległość będziesz miał również przyporządkowany jeden wpis, tak jak to przed chwilą zrobiliśmy. I w podkategorii domowe oszczędności również masz tylko jeden przed chwilą dodany wpis. Mam nadzieję, że wiesz już, jak dodawać kategorię i podkategorię do swojego bloga i wiesz już, jak utworzyć własne menu z kategoriami na swoim blogu. Dzięki, cześć!